11 stycznia Sieradz stał się stolicą brydża sportowego. W tym dniu do Sieradza przyjechało ponad 90 zawodników z całej Polski, aby już po raz szósty rozegrać turniej teamów w brydżu sportowym o Puchar Starosty Sieradzkiego. Sieradz ma długie tradycje brydżowe, 55-letnie, więc taka fajna okazja rozpocząć nowy rok turniejem brydżowym właśnie w Sieradzu. Najwięcej jest tutaj zawodników łódzkich, tak, ale są i zawodnicy z Wrocławia, Bolesławca, Krakowa, Tarnowa, z Warszawy, więc właściwie można powiedzieć, że tu przekrój duży zawodników centralnej i południowej Polski. Brydż sportowy to niewątpliwie wyjątkowa pasja, z pewnością logiczna współpraca z partnerem. Turniej teamów, czyli taki jeden z ważniejszych zawodów brydżowych, które organizujemy. No i myślę, że dość spora frekwencja akurat tutaj. Dzisiaj. Ta gra to przede wszystkim nieszczęście jak w brydżu towarzyskim, a umiejętności. Drużyna jest czteroosobowa, porównuje się te wyniki. Kto osiągnie lepszy wynik, no ten uzyskuje punkty. Tych rozdań jest kilka, cztery albo sześć rozdań już teraz tutaj w tej końcowej fazie. No i drużyna lepsza po prostu wygrywa. Właściwie ten element szczęścia całkowicie jest wyeliminowany, czyli nie jest to tak jak w brydżu towarzyskim, liczą się umiejętności. Coraz chętniej w brydża sportowego gra młodzież i dzieci. Uruchomiliśmy taki program ministerialny Sport Wszystkich Dzieci w szkołach podstawowych, gdzie w tym roku prowadziliśmy akcję brydża w 42 szkołach. Około prawie 1000 dzieci brało udział w tej akcji. No i mam nadzieję, że ta akcja się będzie rozwijać. Te dzieci jak połkną bakcyla tego współzawodnictwa i takiej walki grupowej, no to bardzo chętnie uczestniczą w zawodach brydżowych i są chętne do wyjeżdżania na obozy integracyjne. Podczas turnieju były wyjątkowe, bardzo przyjemne chwile. Pierwszy klub brydża sportowego w Sieradzu powstał już w 1965 roku. Przyjechałem do Sieradza jako młody lekarz. Spróbowałem znaleźć pasjonatów tej gry. Zaczęliśmy grać w brydża sportowego od roku 1965 i tak to się ciągnie bez przerwy co roku. Razem to już będzie 55 rok brydża sportowego w Sieradzu. Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia, bo złotą odznakę Związku Brydża Sportowego niewielu ludzi dostaje. Jest to dla mnie nawet wzruszający gest, a dla mnie jest to, ta dziedzina życia jest pasją, która mi pozwala po ciężkiej pracy chwilę odpocząć. Sieradzki klub może pochwalić się pięknymi tradycjami i bardzo dobrymi wynikami. Mamy w Sieradzu drugą i trzecią ligę brydżową. Mamy naprawdę dobre osiągnięcia. Staramy się wciągnąć młodzież do gry. Natomiast ten dzisiejszy turniej to był kolejny turniej o Puchar Starosty Powiatu Sieradzkiego w teamach. Jest to wspaniała zabawa, ale jednocześnie ćwiczenie umysłowe. Takich turniejów jest naprawdę niewiele w Polsce. Wielka zasługa naszego kolegi Jarka Waszuka, który to zorganizował, który jest w kontakcie z kolegami, prawda, w całej Polsce w zasadzie. I no, możemy się tylko cieszyć, że na terenie Sieradza możemy rozgrywać takie zawody. Organizatorem tegorocznego turnieju jest już kolejny raz Jarosław Błaszczuk, kapitan drużyny Piasta. Mile widziani są również wszyscy, którzy chcą uprawiać tę dyscyplinę sportu. To jest w sumie 22 teamy z całej Polski, może to za dużo powiedziane, ale generalnie z większej części. Staramy się jak możemy, cały czas, co roku praktycznie przybywa tych teamów. W sumie dzisiejszy turniej jest rekordowy, ponieważ to są 22 teamy, 90 paru zawodników z całej Polski. Mamy wśród naszych uczestników zawodników reprezentacji Polski juniorów. Mamy prezesa, który właśnie tam siedzi PZBS-u. Mamy wiele osobistości, które zaszczyciły nasz turniej swoją obecnością. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze w sumie jest to, że uczestniczą tutaj osoby, które dopiero zaczynają brydża.
Nasz klub LKS Piast Sierac no, stara się jak może, aby przyciągnąć jak najwięcej ludzi do tego, można powiedzieć, takiego sportu, który jest postrzegany jako sport dosyć trudny, ale tak naprawdę jest sportem, który gwarantuje jedną rzecz, mianowicie pracę najważniejszego narządu u człowieka, czyli mózgu. I chciałbym wszystkich młodych adeptów, nie tylko brydża, ale jakikolwiek sportu, zachęcić do uprawiania sportu. Ta młodzież jest przyszłością każdego sportu i ja serdecznie zapraszam wszystkich do uprawiania tego sportu. Turniej brydża sportowego po raz trzeci organizowany jest pod patronatem starosty powiatu sieradzkiego. Pan starosta robi co może, żeby tutaj nam zapewnić jak najlepsze warunki. Oczywiście tam jakieś finanse no nie są jakieś może olbrzymie, ale zawsze to wsparcie logistyczne, prawda, i lokalowe jest no, bardzo ważne. Zresztą pan prezes pewnie tutaj już wspominam na ten temat, że rzadko kiedy się zdarza, że takie idealne, można powiedzieć, warunki lokalowe na tego typu imprezy są tutaj w Sieradzu.